Cześć załoga, witam w kolejnym odcinku. Volkswagen Up, litrowa benzynka i słuchajcie, jest problem. Słuchajcie, klient zgłosił nam taki problem, że w bagażniku słuchajcie, zbiera się dosyć mocno woda. No i tak, troszkę poszukałem, popatrzyłem. Myślałem, że może gdzieś tutaj coś tu się przyblokowało, może jakieś dziura w uszczelce, nie wiem, no nic takiego nie stwierdziłem. I słuchajcie, dobrałem się do tutaj, do tego elementu, czyli słuchajcie, otworu w szybie, przez który przechodzi oś napędzająca tylną wycieraczkę. I słuchajcie, okazało się, że ta uszczelka, słuchajcie, przez tą uszczelkę zapierdzielała woda. Teraz słuchajcie, mam tutaj wszystko umyte, to jest wszystko już czyściutkie. To jest słuchajcie, stara uszczelka. To jest stara uszczelka, zaraz wam podam jej symbol, jej numer oryginalny. I słuchajcie tak, ta uszczelka, no niby jest miękka, ale powiem wam tak, ona widocznie już jest wypaczona. Tutaj słuchajcie, wokół uszczelki, słuchajcie, aż po prostu już pleśnią było narośnięte i centralnie, słuchajcie, było ewidentnie widać tutaj, słuchajcie, pod blachę, jak zaciekała, była po prostu taka bardzo mocna smuga, słuchajcie, no widać po prostu, że woda tamtędy dosyć ostro, szerokim strumieniem sobie zasuwała. Także słuchajcie, tą uszczelkę musimy wymienić, żeby pozbyć się, słuchajcie, tego problemu. Oczywiście uszczelka jest dostępna tylko w oryginale. Akurat u nas w ASO czekałem na nią jeden dzień. Słuchajcie, koszt śmieszny, bo 12 zł, a słuchajcie, może tak naprawdę zaoszczędzić bardzo dużo, dużo problemów. Podam wam symbol. Zobaczcie, tutaj jest symbol tej uszczeleczki. Q6, 6Q6. 955, 758, A. I słuchajcie, nawet w dotyku czuć, że ona już jest taka bardziej mięciutka, elastyczna. No, także to jest tak naprawdę tutaj głównym powodem w tym modelu przecieków wody do komory bagażnika. Także słuchajcie, wymienimy sobie teraz tą uszczelkę. Ja już tu mam wszystko, tak jak widzicie, rozebrane, przygotowane do montażu. Oczywiście tak, przed montażem, słuchajcie, nowej uszczelki, oczywiście chyba nie trzeba tego o tym mówić, nie trzeba chyba wspominać, że tutaj trzeba wszystko idealnie wyczyścić, umyć z jednej i z drugiej strony, żeby nie było żadnych brudów, żadnych poprochów. To wszystko ma być idealnie czyste, tak żeby nowa uszczelka nie siedziała na jakimś poprochu i po prostu żeby spełniała swoją funkcję, czyli doszczelniała nam tutaj, słuchajcie, no układ komorę bagażnika. Dobra, słuchajcie, rozpakujemy sobie nową uszczeleczkę. O, nowa uszczeleczka. I teraz tak, słuchajcie, tutaj jest bardzo też istotna sprawa, bo zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że uszczelka, zobaczcie, ona nie jest jakby symetryczna, czyli jej oś tutaj poprzeczna, zobaczcie, jest pod kątem. Czyli co to znaczy? Że uszczelka nie może być zamontowana w dowolnym, powiedzmy, położeniu. Na szczęście, słuchajcie, zobaczcie, mam tutaj ten rowek, tutaj, o, to wycięcie i to wycięcie musi być, o, tak, o, na godzinie 12, czyli skierowane ku samej górze. I tak ma być zamontowana właśnie ta uszczelka. O. A mniej więcej w ten sposób. Dobra, słuchajcie, więc tak, montujemy uszczelkę, składamy wszystko do kupy i teraz tak, słuchajcie, tutaj w zasadzie nie mam żadnej informacji, czy ta uszczelka tutaj jest smarowana czymkolwiek, w sensie tutaj w miejscu, gdzie przechodzi nam oś silniczka, oczywiście tutaj oś silniczka również musimy wyczyścić, a słuchajcie, guma jest taka dosyć mocno przywiera, słuchajcie, ta akurat, bo ta dosyć luźno chodzi już na ośce. Ta dosyć mocno przywiera, no i wiadomo, że słuchajcie, no tak jest tarcie. Więc słuchajcie, ja sobie tutaj zaraz posmaruję również to wejście jakimś specyfikiem, jak również troszeczkę tutaj, słuchajcie, tą ośkę delikatnie również smaruję smarem, pastą, która nie wchodzi w reakcję z gumą, czyli, no krótko mówiąc, nie przyspiesza jej degradacji. Po to, żeby to wszystko nam
fajnie chodziło, żeby tutaj się nie, gdzieś tam nie wytwarzała jakaś temperatura, żeby tam się ta uszczelka, słuchajcie, przedwcześnie nie zużyła, nie nagrzewała może, żeby na dłużej starczyła. Także no moim zdaniem trzeba to czymś przesmarować. Dobra, słuchajcie, więc tak, dość gadania, zabieramy się za montaż, składamy wszystko do kupy. I myślę, że to już powinno, temat tego przecieku do bagażnika powinien być załatwiony. No dobra, więc tak, ja tu, tak jak już mówiłem, mam wszystko przygotowane, także montujemy sobie uszczeleczkę. Uszczeleczkę będziemy sobie musieli zamontować tutaj od tej strony. Tu od góry. Ustawię was tak, żebyście w miarę dobrze widzieli. Ok. No i dobra. Demontaż, jak i montaż w zasadzie jest, powinien być banalnie prosty. Trzeba ją ładnie ułożyć. Warga musi nam wyjść na drugą stronę, żeby to wszystko spełniało swoje zadanie. Uszczelka nam dobrze doszczelniała. I oczywiście nie zapominamy o tym, żeby to wycięcie, ten rowek był skierowany ku górze. To jest bardzo istotna sprawa. Dobra, sprawdzimy, czy tutaj nam to dobrze leży. Okej. Chyba to wychodziło. Tak. O, leży idealnie. No i super. No to powiem wam, w porównaniu z tą, ta niby wydaje się, że jest elastyczna, ale ona już jest dosyć twarda, także to wam nie ma prawa już doszczelniać. Ok. No i dobra. Teraz tak, przeczyszczę sobie tu jeszcze delikatnie tylko ośkę. Silniczka. I słuchajcie, czego ja sobie użyję. Słuchajcie, do poślizgu, przesmarowania delikatnego oczywiście uszczeleczki, słuchajcie, użyję sobie smaru z ATE, pasty do składania zacisków hamulcowych. Wydaje mi się, że powinna być odpowiednia. Więc tak, przesmarujemy sobie delikatnie ośkę, nie za dużo, żeby tam nam się też brudnie przyklejał, ale moim zdaniem na sucho to nie może pracować, że tak powiem. Tak i delikatnie tutaj to, co zostało na palcu. Ok. No i dobra, montujemy silniczek. Fajnie, gładko nam, słuchajcie, wszystko przeszło. Dobra, skręcamy wszystko trzema nakrętkami. No i dobra, oczywiście nie zapominamy o podpięciu wtyczki. Ok.
I słuchajcie, cała tutaj osłonka, całe to poszycie skakuje nam na zatrzaski. Jest idealnie. Dobra, zostało nam jeszcze tylko i wyłącznie zamontować wycieraczkę. Ramię wycieraczki. Klucz 13 i delikatnie, nie za mocno, z czuciem zakładamy osłonkę. Ok. No i dobra, powinno być ok. Ja tu, słuchajcie, jeszcze zapomniałem, bo muszę jeden wkręcik przykręcić. Poczekajcie, zaraz wam pokażę. Zapomniałbym o nim. A dokładnie tutaj. Także sobie jeszcze ten wkręcik wkręcimy. I mamy po robocie. Ok. No i dobra. To by było na tyle. Tyle. Tak, słuchajcie, jeżeli macie wodę w bagażniku w swoim Volkswagenie Up, to słuchajcie, pierwsze kroki skierujcie do ASO po nową uszczelkę ośki, silniczka i napędu wycieraczki na tylną szybę. Bo tutaj akurat w tym przypadku ewidentnie był przeciek. Także co, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.